Słuchajcie, ja właśnie wyłączyłam światło, bo skończyłam nagrywać. Ten makijaż jest dla Iwonu, ta szminka nie jest dla Iwonu, ale w tym makijażu dla Iwonu jest inna, a ta to jest test szminek z maka. Ja już skończyłam nagrywać, chciałam wszystko wyłączać i zobaczyłam obok siebie siatkę z natury, gdyż w miniony weekend byłam w naturze, w mój miniony, nie wiem, w wasz pewnie już dawno. Była akcja minus 40% przy zakupie 4 kosmetyków do makijażu z wybranych kolekcji, z wybranych marek. Ja głównie jechałam po produkty Wet n Wild, które weszły do natury i ja je kupiłam w naturze w City Forum w Gdańsku. Wet n Wild jest bardzo tanią drogeryjną marką w Stanach Zjednoczonych, słynącą z dość dobrych produktów, szczególnie z dość dobrych cieni. Ja mam jakieś tam paletki cieni Wet n Wild, które dostałam kiedyś ze Stanów, więc znałam tą markę. Wiem, że dla części z Was ona jest znana, dla części jest totalnie nieznana. Kupiłam też parę nowości z innych marek, więc może pokażę Wam, co kupiłam, a Wy mi napiszecie, czy chcecie, a pewnie chcecie One Brand Makeup Tutorial z Wet n Wild. I tak, kupiłam, mam jeszcze też parę produktów z tej nowej firmy Smart Girls Get More, chyba jakoś tak, z Sephory, a nie wiem, czy coś z tym nagram, zobaczymy. Dobra, więc po kolei. To jest Wet n Wild Color Icon Bronzer, słuchajcie, w takim kolorze, puder brązujący z filtrem SPF 15. I faktycznie tutaj po angielsku jest też napisane bronzing. Nie wiem, dla kogo to miałoby być bronzing, bo tu nawet ja nie jestem tak blada. Natomiast to nie jest rozświetlacz. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest rozświetlacz. Taki duży dysk jak Volare, paragonu tu raczej nie mam, ale generalnie kosmetyki są bardzo tanie. Największe palety kosztują 22 zł, także to kosztowało jakieś 12-15 zł. I z tej samej serii właśnie wzięłam jeszcze bronzer w odcieniu Ticket to Brazil. Jest jeszcze jeden trochę ciemniejszy i trochę cieplejszy. One wszystkie mają, są za pozaklejane i też na Instagramie pisałyście, że o, jak fajnie, że właśnie ta, au, ta marka ma wszystko pozaklejane. No fajnie, tylko to się tak ciężko otwiera. Aplikatorem do rzęs przebijam te nalepki. I to tak wygląda. Bronzer taki dość delikatny. Nie jest chyba całkowicie matowy, jest taki satynowy. Taki trochę się wydaje ciepły, taki pomarańczowy. No zobaczymy. Pojemność w ogóle tych produktów to jest 13 gramów. Dalej mam od nich eyeliner, nie będę go otwierać. Ciekawy to on jest dlatego, że on jest niby wodoodporny i ciekawy jest dlatego, że jest w kolorze black brown. Mi często czarny jest za czarny w makijażu, brąz za brązowy, więc bardzo się ucieszyłam z tego koloru. Natomiast niestety już chyba na Instagramie czytałam, że jest beznadziejny, ale okej. Ja nie będę się sugerować. Dalej mam bazę pod podkład. To jest po prostu face primer i nic specjalnego tutaj nie jest napisane, żeby ona cokolwiek robiła. No, że wypełnia zmarszczki, że rozjaśnia karnację, wyrównuje ton skóry. Podejrzewam, że jest to baza silikonowa, ale zostaniemy sobie, na razie zostawimy to i zrobimy w makijażu test. Do tego mam podkład. To jest kremowy podkład do twarzy, nazywa się Coverall Cream Foundation, więc powinien być kryjący. A propos pojemność tych produktów, raczej standardowa, bo jeden fluid, czy dość standardowa, bo 29,6 ml, czyli no 30 ml. I odcień to jest Light. Fairlight, także no nie jest jakiś specjalnie Fairlight, ale zobaczymy. Może teraz przez cienie przejdziemy, bo to jest bardzo fajne. Takie duże palety kosztują 22 zł i... A mówiłam, nie? Że minus 40 teraz było, mówię. I pisałyście, że jedna z najlepszych to jest ta Comfort Zone i zgadzam się z Wami, otworzyłam ją, kolory są w niej przeboskie. Szczególnie ten tutaj na dole to jest taki odcień typu Duochrome. Ale on jest naprawdę wyjątkowy. Ja mam różnego rodzaju te takie niebiesko-czerwone duochrome, ale ten jest naprawdę ładny. Tutaj jest, o, widzicie, on jest taki bardzo wyraźnie czerwony i taki chłodno-zielono-niebieski, fajny. No, wiele jest tutaj ładnych naprawdę cieni i są bardzo mocno napigmentowane na ręce. Oczywiście to jest bez jakiejkolwiek bazy. Natomiast drugi zestaw kolorystyczny jest taki bardziej szalony. Stwierdziłam, że kupię to, mnie zmotywuje do nagrania jakiegoś bardziej kolorowego makijażu.
No ja nie jestem fanką tych zabezpieczeń, tego zaklejania. A propos, jeszcze dołączony jest do nich taki bardzo marnej jakości pędzelek, bardzo marnej. I pacynka też marna. Kolorów jest 8, nie mówiłam. To jest... paletka nazywa się Model... Mignon? Nie, poczekajcie. Poster Child. Fajne kolory, prawda? Takie bardzo żywe, bardzo wakacyjne. Jestem ciekawa tego niebieskiego. I coś Wam powiem jeszcze o żółci. Zobaczę ten żółty. No, ten żółty jest jak to żółty. Z żółtymi cieniami jest problem, dlatego że w dużej mierze pigmentacja cieni i to, jak cień się zachowuje na skórze, zależy od pigmentu, który jest wymieszany. Pigmenty mają różne pochodzenie. Większość z nich jest oczywiście pochodzenia naturalnego, mineralnego i tak dalej, ale nie zawsze. I na przykład żółty kolor jest bardzo ciężki do skonstruowania takiej fajnej konsystencji. One są przeważnie takie, te cienie suche bardzo i nierówno się nakładają, właśnie dlatego, że żółty barwnik jest niewdzięczny do stworzenia ładnego koloru. Wiem, jestem w temacie w tej chwili. Mam jeszcze dwie paletki. Kolejne dwie to już są takie, chyba tylko jedną mam, a wydawało mi się, że jeszcze dwie. To jest The Naked Truth. Wygląda tak, typowe takie brąziki neutralne. Tutaj już jest 2, 4, 5 cieni, ale i tak cena była bardzo atrakcyjna. Mam oczywiście do podkładu puder, to jest Coverall Pressed Powder i ten wziąłam też w kolorze light. Oczywiście korektor, też w kolorze light. I to jest korektor, już Wam mówię, Liquid Concealer Wand i on powinien być dobrze kryjący i faktycznie jak nakładałam go na rękę, to jest dość jasny i faktycznie dość ładnie krył, więc jestem go bardzo ciekawa. Tusz, na który zdecydowałam się, to jest Max Volume Mascara Plus. Nie będę jej w tej chwili otwierać, bo mam masę maskar otwartych i nie chcę po prostu, żeby mi wysychała. Dość duże opakowanie, 8 ml. Wybrałam ją, bo ma cienką, silikonową szczoteczkę. Dawno nie miałam maskary na silikonowej szczotce, więc jestem jej bardzo ciekawa. Poza tym ma fajne różowe opakowanie, takie grube. Róż, na który zdecydowałam się, wygląda tak i to jest odcień Pearlescent Pink, o ile dobrze czytam. Taki też wydaje mi się, że neutralny kolor dla każdego typu urody i na cały rok odpowiedni. Kończę już produkty z Wet n Wild, zostało mi Catrice i chyba Kobo. Szminkę wybrałam jedną w takim koralowym odcieniu, a właściwie broskwiniowym, bo jest napisane Just Peachy. Wygląda tak też i nie będę otwierać, bo chcę zrobić takie, wiecie, pierwsze wrażenie na ustach. Pisałyście, że te z tej serii, a seria nazywa się Mega Last Lip Color, że one są bardzo trwałe, więc jestem ciekawa. Natomiast kolorystycznie nie widziałam tam nic super. Był jeden jakiś fajny kolor maroon, czy jakoś tak, który był. Niestety nie było testera, więc nie mogłam sprawdzić. Mam kredkę do brwi, kolor tej kredki to jest Brunettes Do It Better. Cokolwiek. Miałabym Brunettes Do Better. Ale brwi mnie nienawidzą. To w ogóle ta, nie, lewa po prostu. Tak, i mam też eyeliner w kolorze bardzo fajnym, bo Pretty in Milk. I to jest brąz, ale taki ładny, bardzo ciemny brąz, właśnie na pograniczu czarnego. Brakowało mi takiej kredki, szczególnie do nakładania na linię wodną oka. Ona jest strasznie długa, jak widzicie, ale już mi się nie podoba, że opakowanie z niej odpada, więc na bank bardzo szybko zgubię. I takie dwie rzeczy, nie wiem, czy jest to seria limitowana, czy co, ale było to na środku szafy. Teraz jest na necie show na cienie, nie wiem, jaka to firma, nie wiem. Ale takie cienie jakby brokat w formie prasowanej, czyli brokat na takiej bardzo tłustej, mokrej bazie. I ktoś też już mi zdążył na Instagramie napisać, że a właśnie pisał o tamtych, że taki zajarany tamtymi cieniami i dorwał te z Wet n Wild i pomyślał sobie, że a jak fajnie, że będzie tańszy odpowiednik i że wsadził w to palec i przykleiła się jedna kropka brokatu, więc ja sobie tak myślę, bo szybko otworzyłam jeden, że ten ktoś musiał trafić na jakiś otwarty tester zaschnięty czy coś, bo ja Wam pokażę, co to robi, dobra? Niech tylko się do tego dobije kiedyś. A jeszcze coś bym pominęła z Wet n Wild i pomyślałabym, że to jest coś innego, to jest wosk do układania brwi w formie takiej kredki. Ja lubię takie produkty, więc mam nadzieję, że będzie fajny. A przechodząc teraz do tych brokatów, zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle już w opakowaniu. To jest po prostu
fiolet, powiedzmy, umówmy się, że fiolet. Natomiast ten, jak widzicie, on taki jest ani złoty, ani różowy, nie wiadomo o co chodzi. I też się wystraszyłam, że najpierw, że to będzie jakaś po prostu totalna porażka, ale zobaczcie, ja tylko palec w to wsadziłam, nie? Bardzo mocno to zamykam. I to jest... to jest wodoodporne w ogóle. To jest bardzo ciężko zmyć później. I ten jasny, tutaj, na tym paluchu. Ja jestem wstępnie zachwycona. Na pewno jest to coś wygodniejszego niż normalny, taki klasyczny brokat, gdzie musimy nakładać jakiś klej czy bazę pod spód. Ciekawa jestem, czy to się nie będzie rolować i nie będzie zbierać w załamaniu powieki. Przez te wszystkie te części naklejki, które wystają dookoła po tym otwarciu, jest bardzo ciężko to mocno zamknąć. Może dlatego wysycha. No nie wiem, jak Wy już macie wypróbowane to na powiekach, to dajcie znać, jak to się utrzymuje. Teraz nie będę się mogła doczyścić. No trudno. Tak, i teraz przejdę do Catrice, albo szybko Kobo, bo tu mam tylko jeden produkt. Z Kobo kupiłam szminkę, ale też już sama widzę i też już pisałyście, że mimo, że w nazwie jest Matte Liquid Lipstick, to koło matu nie stało. Matte mam teraz na ustach, jak widzicie. To jest kolor 401 Cranberry Mirage. Bardzo ładny, taki zgaszony, lekko beżowy nude. Krycie przynajmniej na dłoni ma fajne, na ustach jej jeszcze nie nakładałam, natomiast ona kompletnie nie wysycha na matę. Ja ją zostawię tutaj i pod koniec filmu Wam pokażę. Teraz z Catrice. Pierwsza nowość to jest iMatic Eye Powder Pen w kolorze 0,50 All Cappuccino, czyli taka forma cienia. Odkręcamy tutaj i mamy na końcu taką gąbeczkę, która ma cień. Tutaj ten cień chyba się znajduje. Powiem Wam, że piękny kolor takiego cappuccino i to jest fajny produkt na co dzień, kiedy się spieszymy, żeby tego gdzieś nałożyć czy trzymać w torebce i poprawić w ciągu dnia, rozetrzeć palcem, więc Wam serdecznie polecam. Jest chyba 6 kolorów, wszystkie są takie ładnie metaliczne. Oczywiście musiałam kupić kolejny rozświetlacz wypiekany, mineralny. Nazywa się High Glow 010 Light Infusion, taki prawie biały. Wszędzie będę miała drobinki brokatu teraz, więc wybaczcie. Daje naprawdę zmrożony, piękny efekt. Jest coś fajnego, szczególnie dla bledszych trochę dziewczyn. Kupiłam też cień nowy, to jest Absolute Eye Color w kolorze 970 Peachy Hontas. Czyli taki właśnie brzoskwiniowy. Chyba nie mam takiego cienia, przynajmniej podobnego. Tak sobie myślę, już tak trochę wiosennie u mnie. Następna bardzo ciekawa rzecz to jest All Around Contouring Palette i ja jeszcze tego produktu nie próbowałam ani nie wkładałam w to palca, bo chcę poczekać do pierwszego wrażenia. Natomiast no, nasuwa się porównanie z tym, porównanie albo przynajmniej jakaś tam odpowiedź, zarówno jeżeli chodzi o formę, jak i o same produkty. Jak już wypróbuję, to dam Wam znać, czy jest jakakolwiek szansa porównania między tymi produktami. Dalej Prime and Fine Professional Contouring Powder. Tutaj mamy piękny, matowy bronzer o dość chłodnym wykończeniu, taki kakaowy i rozświetlacz lekko połyskujący. To jest 010 Ashy Radiance i jest jeszcze druga wersja, gdzie jest chyba bardziej, na pewno taki żółtawy rozświetlacz i chyba ciemniejszy i cieplejszy jeszcze bronzer, taki bardzo czekoladowy. I mam taką trójkę róży. Skusiłam się na nią, ale powiem Wam, że kolory jakoś tak mnie nie zachwycają. Głównie kupiłam ze względu na ten kolor Blush Artist Shading Palette. Tak ten produkt się nazywa. Tak, i to wszystko, jeżeli chodzi o te nowości z drogerii Natura. Opłacało się tego tyle nakupować, jak mówię, bo było minus 40%, to jest prawie połowa ceny. Tym bardziej, że chciałam zrobić film cały z marką Wet n Wild. Tak, i to wszystko na dzisiaj. Lecę nagrywać dalej. Do następnego razu. Buziaki.